staram się zbierać, co właściwie tylko tam leży, bo najwyżej opchnę, będzie z tego trochę kasy i może będzie mnie stać na zaklęcia, które chcę mieć. I z tego samego powodu też rozbijam wybuchające beczki. Wiem, chciwa jestem. Swoją drogą, fajnie by było, gdyby w życiu realnym tak fajnie się łatwo zarabiało pieniądze, jak w grach fantasy. Idziesz, zabijasz jakiegoś zombiaka, wypada z niego kasa. Pogadamy sobie. Ups, pułapka się uruchomiła. Poszukamy teraz jakichś fajnych rzeczy. O! Jak zawsze znajdzie się ktoś do bicia. Dlaczego zombie zawsze tak jęczą, buczą? Swoją drogą, to musi być ciekawe odgrywać takiego zombie w takich grach. Trudnie. Jako osoba do podkładania głosu z zombie. Okej, bój, 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 bój. Ale fruwają. Ło. Zająć się tym dużym. Przypomina mi niektóre stwory, które były w Diablo 2. W... jak to się nazywało miasto? Ludgoleon, czy jakoś tak? Tam były takie z maczugami zamiast łap. Chyba. Za coś tutaj była sława. Nieźle. Oho. Ej, to nie fair, on się teleportuje. Bo ja już posprzątał piesek. Ha, fajnie. Tu już, o. Oczywiście, jak zawsze wcześniej, zapomniałam tego zrobić. Dopiero teraz się sobie przypomniałam. Najgorzej jest wtedy, kiedy jest kilka umiejętności, o których człowiek wie, że się przydadzą. Ciężko się zdecydować, którą wziąć. Zobaczcie ten przestój, przerwę, ale zwyczajnie w świecie wywaliło mnie z gry, więc po prostu kontynuuję od miejsca, w którym przerwałam. To chyba nie będą mi w ogóle statystyki te potrzebne. Ciekawe, że tak siedzą w tym kącie tutaj, tak nic nie robią. Czekają, jak aż jakiś brzydal w garnku na głowie przyjdzie i zjedzie. Każda beczka, każda urna, każda skrzynka, wszystko zamieszkane przez szkielety. Ciekawe.
nowy rodzaj trumny. Oho. Panowie radioaktywni. Au. Uj. Śmierdzisz. Kiedyś, że wyglądasz jak stara skarpeta, to jeszcze teraz śmierdzisz jak stara skarpeta. Szkoda, że tutaj tak rzadko trafiam na jakieś fajne, magiczne przedmioty. Przydałoby się ich więcej. Kto grał w Diablo, pewnie przywykł do ciągłego identyfikowania przedmiotów przy pomocy zwojów. Niemalże niezbędne w rozgrywce. Swoją drogą ciekawe, czy tutaj jest taki Deckard Cain, czy jak mu tam było, który będzie za darmo identyfikował przedmioty. To by było fajne. Kupiłabym sobie wtedy to zaklęcie teleportacji, o ile byłoby na stanie. I tylko bym się przenosiła raz na jakiś czas do miasta, żeby mi zidentyfikował. Człowiek łatwo się przyzwyczaja do tego, co jest wygodne. Ej, nienawidzę wymagań. Jestek wrócić kasą, a my zrobimy porządki tutaj, tylko że nie mogę się tam dostać chwilowo. No to sobie będziemy szukać jakiegoś przejścia. Dzień dobry panu. No drogą ciekawe, kto wymyśla nazwy potworów w tych grach Diablo podobnych. Bardzo rozmowny koleś. Fajnie, rozwiązania questów leżą nam pod nogami. O, super. Has returned. A, nadchodzi z kierunku, w którym szliśmy. O. O. Mam nadzieję, że to otworzyło odpowiednie drzwi. Wow. Niezła zabawa. Impreza, panie i panowie. Radioaktywny pancerz odsunięty. Chodź piesku, chodź, chodź. Nie zatruj się, dobry piesek. Aha, otworzyło się. Będzie bicie. Koncert zombie. Nie lubię tych trujących śmierdzieli. Dużo rzeczy, które lubię. Na przykład dużo złota. No. Idźcie, pająki. Już wszyscy? Chyba wszyscy. Tam jeszcze piesek kogoś bije. O, jeszcze on. Jeszcze troszkę. Złoto to fajna rzecz. Można za nie dużo rzeczy kupić. No. I już. Ale oczywiście zawodzi mnie pamięć. Czy ja tam już byłam? Mam na myśli, czy już zwiedziłam wszystkie dostępne tam korytarze. Nigdy tego nie pamiętam, czy już byłam we wszystkich miejscach, czy jeszcze mam jakieś boczne korytarze do odwiedzenia. Chyba powinnam sobie zacząć robić notatki.
i zapisywać, że dany obszar już odwiedzony, bo... Bo tak można w nieskończoność. Tu byłam. I tu już nie ma nic. Aha, stąd przyszłam. Okej. Czyli tu już wszystko. Moja dziurawa pamięć kiedyś mnie zabije, naprawdę. Jak znów zabłądzę, to może zacznę recytować wiersze. Przynajmniej nie będzie nudno. Dobra. Tu chyba się zaczyna pewien fragment, który... O, właśnie. Jeszcze tu nie sprzątaliśmy. Skoczne te szkielety. Ruchliwe jak na umarłych. Dobra, dobra, nie jęcz. Radzisz sobie bez many. Powiedziałam, że poradzisz sobie bez many. Jesteś wojownikiem, a nie magiem. Ups. Ale z pełnym plecakiem już gorzej. Tak niepotrzebne rzeczy jak zawsze lądują u pieska. Najłatwiej zacząć od tych niemagicznych, bo nie trzeba ich identyfikować. I teraz porównywanie, co się opłaca zostawić, a co idzie na sprzedaż. Wow. Ale niestety, to nie dla nas. Zamrażaj bułat. Gratuluję. Izoluj wiedziany pierścień. Okej, w miarę porządek. Your pet has departed. I pozbieramy to, co tutaj jest. No i patrzcie, i tego nie da się dostać. Bo szkielet stamtąd wyskoczył i został zabity, zanim doleciał na ziemię. Ciekawe, ile przedmiotów ginie bezpowrotnie z tego tytułu, że ląduje gdzieś poza zasięgiem. O, szybko! O! Nawet nie zauważyłam tego szkieletu. Ha! To było fajne. O, już zejście. Podoba mi się ta zdolność. Bardzo mi się podoba. Bum i po kłopocie. Tu coś jest? Aha, no tak, mamy poziom. Tak mi się to spodobało, że...